Witam Was serdecznie. Dziś nagrywam tak nietypowo, nie miałem w planach, ale przyjechał do mnie szwagier z Polski i chciałbym mu wręczyć tą wołowinkę, co tutaj przygotowuję ten dłuższy czas w worku, a obiecałem Wam, że ją rozpakuję i nagram nagranie, jak ją rozpakowuję, więc zaczynamy. Tak to bierze i wygląda. Sprawdzę tylko, jak to wygląda tutaj w kamerce drugiej. Czy jest wszystko w porządku? Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Więc bierzemy odpowiedni kosior do takiej czynności. Ona jest 19 maj. Zacząłem ją, zapakowałem ją tutaj w tam folię specjalną, niby do dojrzewających. 19 maja, czyli mamy prawie... Mamy 2 miesiące, minęło, jest 8 tygodni. Zobaczymy, jak ona wygląda po 8 tygodniach. O, może tutaj do kamery. Trochę mi niewygodnie na tą rękę. Ona tak bierze i wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tu jest trochę suche, tutaj jest jakieś białe. Tak wygląda. Tutaj spróbujemy pokazać. Tak wygląda. Uwędziła się mimo w tym worku. I co? Kroimy na pół i zobaczymy, jak wyszła w połowie. Pół dam jemu, a pół sobie zostawię. Wygląda tak. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Tu jest taka bardziej sucha, tu jest jeszcze tak bardziej wilgotna. Wygląda tak. Pachnie rewelacyjnie. To jest na soli kłodawskiej. 30 gram na kilo. Zobaczmy. Steka chyba z tego powinienem robić, co? Krzywo mi się ucięło. Ach, brzydko mi się ucięło tym nożem. Spróbujemy inny nóż. Ten może być lepszy. O, tym dużo lepiej. Tak to wygląda. Więc tak to wyszło. O, i to chyba tyle będę kończył. Tak wyszło. Bajera. To taki grubszy się ukroił. Ten już jest fajny bajer, ale do takiego krojenia to nie za bardzo.